Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Przed chwilą w głośnikach usłyszeli Państwo piosenkę Sokoła Miłość Zawsze Jest, przygotowaną właśnie na obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody przygotowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Będziemy o tym pewnie jeszcze nie raz i nie dwa na antenie poranka mówić, a teraz okienko książkowe też w tym duchu i w tych, mam nadzieję, klimatach. Przy telefonie Justyna Dźbik-Kluge, autorka książki Jacy jesteśmy, najmocniej. Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry. Przy okazji usłyszałam nowego Sokoła, bo wiem, że ta piosenka miała premierę chyba dwa dni temu i byłam dokładnie ciekawa, co tak on tam zmajstrował z okazji rocznicy powstania. No, ciekawie. Dobry tekst, mocny, bardzo adekwatny. Dziękuję, że puściliście i że mogłam posłuchać. To odsyłamy jeszcze na YouTube'a Muzeum Powstania, bo tam jest wyjątkowy klip do tej piosenki, oparty o jeden ze ślubów powstańczych. Natomiast te historie wracają i wracać będą, zwłaszcza w sierpniowym upale przy okazji rocznicy. Tak jak twoje, a w zasadzie nie twoje, ale wysłuchane przez ciebie, opisane opowieści od tych, którzy z powstańcami mieli do czynienia na co dzień, w domu, na działce, czasem w takiej bardzo codziennej prozie, wtorku, środy, czwartku, który nie był okraszony wielkimi literami i wielkim patosem rocznicowym. Mówiąc wprost o wnukach, dzieciach powstańców, jakie to są historie i czy ta pałeczka sztafety pokoleń jest wyraźna, czy tak sobie ją trochę doszkicowujemy pod tezę, którą chcielibyśmy usłyszeć? To ja od razu najpierw jeszcze powiem, że to też historie wysłuchane przez ciebie, bo możemy Państwu zdradzić, że Marcin jest jednym z dziennikarzy, którzy współtworzyli projekt Korzenie Pamięci, bo książka Jacy byli, jacy jesteśmy od tej inicjatywy, może bardziej niż projektu, to modne słowo, odkładamy je gdzieś tam na bok. Od inicjatywy Korzenie Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego się zaczęła. Muzeum wpadło na taki pomysł, żeby właśnie przenieść trochę narrację z powstańców, narrację o powstaniu, narrację o historii na ich potomków i zobaczyć ich z boku, właśnie tak jak wspomniałeś, jako dziadków, babcie, wujków, matki, ojców, ludzi w takich codziennych sytuacjach. No i zaczęło się od nagrań, które też są dostępne oczywiście na stronach internetowych Muzeum Powstania. Książka Jacy byli, jacy jesteśmy, to jest pewien wyimek z tych nagrań, których powstały już dziesiątki, tam w książce jest kilkanaście takich rozmów wzbogaconych. Te rozmowy z potomkami powstańców są wzbogacone czy poszerzone o rozmowy z szeroko rozumianymi ekspertami, tak bym o nich powiedziała, bo tam jest i psycholożka, i genetyk, i genetyczka, ludzie, którzy mówią o pamięci, o dziedziczeniu, o pamięci rzeczy. To z kolei rozmowa z antropolożką kultury. Myślę, że wiesz, bo zapytałeś o to, czy jest jakaś teza, którą chcielibyśmy sobie, nie wiem, powtarzać o powstaniu. Właśnie wydaje mi się, że ta akcja była po to, żeby pokazać, że tej tezy nie ma, ale też, żeby się przyjrzeć tej pamięci osobistej, bo znamy historię z książek, tak? Uczymy się jej, uczymy się dat, uczymy się faktów. Nawet, wiesz, jak się słucha piosenki Sokoła, to się słyszy o tym oddaniu, o poświęceniu, o miłości, która była trudna do okazania. Ciężko się było uśmiechać, kiedy na ulicach zabijano twoich przyjaciół. Wiemy o tej traumie, o tych koszmarach, ale gdzieś w tych historycznych, takich książkowych, podręcznikowych opowieściach brakuje człowieka, tego pojedynczego, z jego emocjami, z jego doznaniami, wspomnieniami, przeżyciami. A to wszystko dostajemy, kiedy słuchamy rozmów z potomkami powstańców, bo przy nich powstańcy byli sobą w 100%. Nie musieli być tymi bohaterami, których my może, nie chcę powiedzieć, że od nich oczekujemy tego bohaterstwa, bo to nie byłoby właściwe, ale oni są naturalnymi bohaterami, tak? Ludźmi, którzy w momencie próby naprawdę wykazali się wyjątkowymi umiejętnościami i jakimś takim hartem ducha. Nikomu nie życzymy w ogóle takiej próby wojennej, to jest temat w ogóle na pewnie oddzielną rozmowę. Ale w takich intymnych, bliskich kontaktach osobistych, w domu, przy kuchni, przy kolacji, przy śniadaniu, pokazujesz, widzisz tego człowieka z całym bagażem, z tym, jak on wspomina. No właśnie, on może być prawdziwy, tak? Najciekawsze. Wejdę ci w słowo, dla mnie to było najciekawsze, bo kiedy gasną reflektory, kiedy kończymy te wszystkie szkolne akademie, apele na placu powstańców, na placu, na wszystkich tych historiach oficjalnych, uroczystości, one są ważne i potrzebne, nie chcę ich deprecjonować, bo to też buduje naszą tożsamość, naszą codzienność, ale kiedy to wszystko gaśnie i ci ludzie, bohaterowie, bohaterki wracają do swoich domów i robią sobie po prostu herbatę, rozmawiają z córką, wnukiem albo wnuczką, no właśnie, to przecież nie da się być na cały czas na wysokim C i opowiadać cały czas wyłącznie o tym, co działo się 80 lat temu.
No oczywiście i to jest super, że o tym mówisz i też bardzo dla mnie byłoby istotne podkreślenie, że ta narracja osobista, ta historia osobista, to archiwum takiej historii ludzkiej, rodzinnej, to nie jest zamiast tych oficjalnych obchodów i tego bohaterstwa, które pokazujemy na pomnikach, tylko obok. Przez długi czas w ogóle historycy nie dopuszczali, to była taka gorsza ta historia, jakaś taka mówiona przez ludzi, no bo ona była subiektywna, ale historia zawsze jest subiektywna. Nawet historyk, który wybiera jakiś fakt, ty też to robi w jakiś sposób, nakładając swój filtr i nie ma w tym nic złego, no bo jesteśmy ludźmi, no chyba, że idzie w stronę manipulacji, to wtedy jest to coś złego. Natomiast teraz od pewnego czasu zauważ, że różne archiwa historii mówionej, też Muzeum Powstania to robi, tam sami powstańcy opowiadają, nie historycy, nie badacze, nie analitycy, tylko ludzie, którzy byli w tych sytuacjach, tak? Którzy ich doświadczyli, sami mówią o tym, jak się czuli. No właśnie, może bardziej, co widzieli i co przeżyli, bo to pytanie, jak się czułeś, to też jest trochę pytanie z naszych czasów. Powstańcom nie zadawano tego pytania, być może ktoś je zadawał w domu. I to jest właśnie atut tej całej inicjatywy, że my wchodzimy do domów powstańców i pytamy, jak się czuli, jakie doświadczenia, może jakie traumy przenieśli na rodzinę, do swoich rodzin. Przecież to jest opowieść o pokoleniu i o kolejnych pokoleniach, które przez to pokolenie wojenne były wychowywane. To nie może zostać bez wpływu na to, jacy dziś jesteśmy. Dlatego książka nazywa się Jacy byli, jacy jesteśmy, tak? Bo to, co przeżyli nasi bliscy, którzy byli na wojnie, wpłynęło na nas. I też chcę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, że to powstanie jest oczywiście punktem wyjścia, ale mnie bardzo w zdaniu pewnej uniwersalności tej pamięci i przekazywania różnych rzeczy. W naszych rodzinach są różne historie, nie wszyscy mają przodków powstańców, ale mają ludzi, którzy byli na wojnie, którzy byli na emigracji. Zastanówmy się, jak to wpłynęło na nas, to, co się stało z naszymi dziadkami, z naszymi rodzicami. Przecież to jest niezwykle ciekawe i to buduje to, jakimi jesteśmy ludźmi. Tak, to prawda. Dla mnie też było mocno takie kiedyś uderzające, kiedy rozmawiałem z dyrektorem Janem Ołdakowskim, dyrektorem Muzeum Powstania. On mówi, że gdyby całe to piękne pokolenie ludzi, którzy poszli w bój w 1944 i wcześniej, nie miało sytuacji wojennej, tylko przetrwało i w całej swojej liczbie dotarło do dzisiejszych czasów, albo do tych czasów, no nie wiem, 5-10 lat temu, to oni by się kłócili o Polskę, tak jak my się dzisiaj często kłócimy o Polskę przy stołach rodzinnych, przy stołach gdzieś tam w pracy czy przy kawie, nie tylko o politykę, ale o różne kwestie jak rozumienie wolności, rozumienie patriotyzmu, że to wcale nie było takie zero-jedynkowe. I to widać w tych rozmowach, że jeden z rozmówców czy jedna z rozmówczyń mogą wynieść taki bardzo konserwatywny wymiar tego patriotyzmu, taki bardzo podręcznikowy, książkowy, akademicki, a drugi bardzo zupełnie z innej beczki. I że to się w sumie nie tylko nie zwalcza, ale wręcz uzupełnia. No to, co jest w pewien sposób wspólne dla mnie, bo ja byłam obecna przy większości tych wywiadów, które są nagrane w ramach Korzeni Pamięci. Kilka z tych wywiadów ty miałeś okazję też przeprowadzać. To pewną wspólnością jest to, że ten patriotyzm, który niosą powstańcy, czy przenieśli do swoich rodzin, on jest też takim mimochodem, to znaczy to jest taki patriotyzm w postawie życiowej. To, jakimi oni są albo byli ludźmi, to są zazwyczaj ludzie bardzo kulturalni, takiej wysokiej kultury osobistej, ludzie zawsze eleganccy, ludzie zawsze szanujący innych. Zobacz, w tych rozmowach tak często się przewija, że babcia nauczyła mnie, żeby dla innych mieć zawsze, żeby innym zawsze pomóc. Tacy niezwykle empatyczni, niezwykle otwarci. Można znaleźć pewne punkty wspólne w rodzinach powstańców, ale na pewno też poza tym pojęciem patriotyzmu odmienne jest wspomnienie traumy wojennej, bo niektóre rodziny to przepracowały, mówiąc takim językiem może dzisiejszej psychoterapii, tak, czy psychologii, że przepracowały, jakoś przegadały, ale wiele jest takich historii, że powstańcy nie opowiedzieli o tym, co się wydarzyło, nie upuścili tych swoich emocji, że w nocy krzyczeli, tak, że po powstaniu na przykład jedna z bohaterek zresztą książki opowiada o swojej mamie, która wyszła z powstania i nie mówiła przez długi czas, bo była w takim szoku, w takim PTSD. Więc te rodziny, zobacz, też ciekawa jest ta opowieść, jak sobie poukładały doświadczenie, bo to jest wszystko, a propos tego, o czym powiedział ci Jan, że gdyby oni dotrwali do dzisiaj, to może byliby tak jak my, no trudno pewnie mówić, co by było gdyby, natomiast to jest pokolenie czasu próby,
której sobie nie wybrali. I to jest pokolenie takiego doświadczenia kryzysowego, krytycznego, jak wojna, która na nich spadła w pewien sposób, tak? I to jest też ciekawe właśnie, jak się zachowali wobec tej próby i jak to się przeniosło na kolejne pokolenia. O tym też jest ta historia. No to jest opowieść o Polsce, o nas, bo przecież wojna jest w polskim DNA, niekoniecznie druga wojna, przecież my tych wojen mieliśmy sporo, mieliśmy zabory. My jesteśmy takim narodem mocno doświadczonym przez historię. I to nie może nie zostać w naszej psychice, mówiąc DNA, mówię trochę w przenośni, bo oczywiście ważne, żeby powiedzieć, że traumy się nie dziedziczy w takiej prostej linii. O tym też są wywiady w tej książce z genetykami. To nie jest tak, że w DNA ci się zapisze doświadczenie wojny. Epigenetyka to już trochę inny temat, psychologia to już trochę inny temat, okoliczności dookoła, jasne, nie zostaje to bez wpływu na nas, ale z tym DNA to rzeczywiście może warto nie szaleć w mówieniu o tym, co w nas zostaje z przeszłości. A jak te rozmowy z potomkami powstańców wpłynęły twoim zdaniem na taką nieuchwytną też, a może bardzo uchwytną kwestię tego, co bierzemy od starszych pokoleń, od pokoleń, które, no umówmy się, czasami nie są jakoś dopasowane do dzisiejszych czasów, do życia w mediach społecznościowych, do skrótów absolutnie wszystkiego, czego tylko się da skrócić i do pewnej wymiany wartości, do rozwoju tych wartości, do pewnego też innego podejścia do wielu, wielu spraw. Co twoim zdaniem, czy jest jakiś taki wspólny mianownik, który został przekazany w tej pałeczce, w tej sztafecie pokoleń? A propos tego, o czym mówisz, o tym wysłuchiwaniu starszych pokoleń, no ja myślę, że też ostatnie lata nam, lata COVID-u, lata pandemii, lata COVID-u, lata wojny w Ukrainie, inflacja, która się dzieje, pokazały, że bardzo źle robimy, odwracając się od seniorów. To, co zapytałeś o tezę, to jest taka teza, którą my chyba mamy, ale ona jest bardzo błędna, że nam się wydaje, że my tak szanujemy ludzi starszych w Polsce. To jest nieprawda. I o tym jest między innymi rozmowa z Kasią Fetter, która jest twórczynią fundacji Pora na seniora, ona też jest jedną z bohaterek tej książki, fundacji, którą założyła ku pamięci swojego dziadka, który ciągle żyje, Józef Fetter. Zrobiła to dla niego, żebyśmy naprawdę spojrzeli w stronę seniorów. I teraz seniorzy, mówiąc szeroko, tak, ale również no, powstańcy w tej grupie, oni mogą nam powiedzieć, jak wygląda życie, bo oni to wiedzą bardziej niż nam się może wydawać. To, że oni nie są obecni w mediach społecznościowych albo są w ograniczonej tam formie obecni, nie znaczy, że oni nie znają świata. Może tego pędzącego. Myśmy sobie, zobacz, jak dzisiaj coraz więcej osób weryfikuje, mówi takie, sprawdzam, po co myśmy stworzyli taki pędzący świat, jak bardzo media nas spolaryzowały społecznościowe, czy na pewno powinniśmy umieszczać tam tak dużo osobistych treści, do czego to może doprowadzić. Nie ma już takiego hura optymizmu wokół tych technologii i myślę, że takie zatrzymanie, które siłą rzeczy również ze względu na wiek mają w sobie seniorzy, jest nam bardzo potrzebne i my możemy u nich znaleźć więcej niż nam się wydaje. I o tym też są te rozmowy. O tym, wiesz, żeby usiąść przy stole z babcią i przez sekundę się pogapić albo posłuchać jakiejś dawnej historii. Niestety wymaga to pewnej dojrzałości. Ja mam za rok 40 urodziny i na pewno nie bez powodu teraz robię taką książkę, a nie 10 czy 15 lat temu. Myślę, że jak mamy naście lat albo 20, to możemy nie być gotowi na przyjęcie takiej opowieści z przeszłości, choć jedną z bohaterek książki jest Mira Raghavacharya, która opowiada o swojej prababci. To jest dziewczyna, która ma 20 kilka lat i ona już jako nastolatka się bardzo wkręciła w opowieści babci. Ona nagrywa filmy, jest reżyserką, producentką filmów takich przez młodych ludzi tworzonych o Powstaniu Warszawskim, więc są wyjątki od tej reguły, ale to dostrzeżenie i docenienie przeszłości pokoleń naszych dziadków czy rodziców wymaga też od nas samych pewnego przejścia w życiu, myślę, różnych kroków i wiesz, zaliczenia paru baz, żebyśmy z taką pokorą umieli powiedzieć, kurczę, no, jednak ta babcia, to nie jest tak, że ona jakoś tam coś sobie pod nosem tam. Co ty, babciu, stare czasy? To ma całkiem mocne osadzenie w tym, co się dzieje dzisiaj. Tak, to jest chyba ta absolutnie najlepsza nić tych rozmów i tej książki. I jeszcze jedno pytanie na koniec, bo siłą rzeczy 1 sierpnia to będą rozmowy o również przyczynach wybuchu, o sensowności wybuchu powstania tej walki. Przerabiamy to co roku na różnych polach, czasem zbyt emocjonalnym, takim bardzo spłycającym problem, czasem bardzo, bardzo merytorycznym, historycznym, ale czy to też się pojawiało gdzieś w tle, że nie wiem, byli powstańcy, którzy mówili dzisiaj po latach swoim wnukom, swoim dzieciom, prawnukom, wiesz co, drogi Jurku, Kasiu, to w sumie nie miało sensu, w tym znaczeniu sensu, że to był błąd?
Nie, wiesz, przyznam, że nie pamiętam w ogóle takiego zdania w tych wywiadach. Inna sprawa, że myśmy też specjalnie akurat o to nie pytali, nie były to absolutnie rozmowy o ocenie powstania. Przyjmowaliśmy je tylko jako osoby prowadzące czy słuchające tych opowieści, jeżeli się same pojawiały, jeżeli ktoś z członków rodziny powstańca sam ten motyw wywołał, ale to, co się, jeżeli ten motyw się pojawiał, to raczej my musieliśmy to zrobić. My nie widzieliśmy inaczej. To znaczy babcia mówiła, że oni nie widzieli po prostu innej opcji. I to, czego było najwięcej w tych wywiadach, to takie przeświadczenie i zrozumienie też w tych rodzinach, że powstanie było bardzo potrzebne, bo ludzie żyli zgnieceni, w okropny sposób traktowani przez okupanta i rósł w nich bunt. I to był wyraz buntu, niezgody, takiej chęci ucieczki, walki o wolność. Tak? Ludzie po prostu byli zmęczeni, wyczerpani i kiedy pojawiło się światełko, że można spróbować coś z tym zrobić, czyli ta walka powstańcza, to bardzo wiele osób za tym poszło. Więc nie było raczej tego wątku oceny powstania. Uważam, że to też już moja osobista ocena jest taka, że już należy to odpuścić i że warto zastanawiać się, jak nigdy nie wiesz, jak sam byś się zachował w danej sytuacji. Ocenianie przeszłości z perspektywy czasu pod kątem właśnie, czy oni dobrze zrobili, naprawdę nie jesteśmy w tej sytuacji. Nie jesteśmy w tej sytuacji, ale to, co się przewija na pewno we wszystkich praktycznie tych wywiadach, to pamiętajcie, żeby nigdy nie było wojny i że powstańcy opowiadają o swoich doświadczeniach po to, żeby inne pokolenia ich nie powtarzały. Tak, niestety to się cały czas dzieje, te wojny są w bardzo konwencjonalnej formie za naszą wschodnią granicą, ale to jest takie przesłanie, wiesz, które się najczęściej pojawia w takim kontekście historycznym, żeby to się nie powtórzyło, to było takie życzenie, marzenie powstańców bardzo wielu. O historii przez wielkie H, ale o tych też historiach małymi H pisane, rodzinnych, bardzo intymnych i prywatnych, podzielonych się przez dziennikarki, sportowców, polityków, artystów. Odsyłamy do książki Justyny Dzibik-Kluge. Jacy byli, jacy jesteśmy. Myślę, że to przy okazji 1 sierpnia może być bardzo, bardzo dobra okazja do sięgnięcia po tę lekturę. Dziękuję Ci, Justyno, bardzo serdecznie. Dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia, do zobaczenia. 7:09. Twój początek dnia.